Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek ze Strike Force Heroes 3. No trochę tej gry było w przerwie. Mam w międzyczasie, no miałem kilka prób nieudanych, a tym no, oczywiście próbowałem to nagrać, ale że próby jakby mogę powtórzyć. Jakby nie muszę wam wszystkich prób pokazywać, no bo niektóre próby to tam polegają i chyba jeszcze będą polegać na samym, że po prostu ginę. I na takim etapie ginę, że no szkoda wam to pokazywać, tak? Lepiej pokazywać wam próby, które są jakieś dobre, niż takie, które polegają na tym, że no, od początku jestem przegrywany, że od początku przegrywany, tak? No i na przykład czasu na... Czy szkoda, mi szkoda odcinka, żeby wam pokazywać, jak przegrywam. Więc po prostu jakby nie będę wam wszystkich prób pokazywał. Tylko po prostu te najlepsze. No tak będzie dobrze. Dlatego też trochę było przerwy od tej gry, żeby... Po prostu no, uznałem, że trochę trzeba odetchnąć od tej gry, bo tam na końcu ostatniego odcinka też się przegrywało, więc no... Może dzisiaj to zrobimy. Jakby już pomijałem te misje. I mi się też nie potrzeba. Dobra. Może w sklepie coś jest fajnego. Właściwie jeszcze też dalej nie wiadomo, czy lepiej jest dwoma osobami atakować, czy jedną. Bo dwóch może zagrać dobrze, a dwóch też może zagrać źle. Bo może no, oni mogą mieć podwójne punkty, tak jak ja, nie? Dobra. Będziemy próbować walczyć, może w końcu to wygramy. Jeszcze w tą grę nie grałem, więc... Ja po prostu chcę jak najszybciej zamknąć tą serię. Ale... Oni po prostu za dużo... biją. Aha. Nie trafia, nie zdąży ja ich rozwalić, tylko oni mnie rozwalą. Zdążą rozwalić, nie? W szczególności jak mają jeszcze te opcje, których ja nie mam, nie? Które powodują, że ta walka jest jeszcze trudniejsza, nie? Wiecie, o jakich opcjach mowa. Jak tutaj zrobiłem... Zrobimy w ten sposób. Właśnie to jest pytanie, z kim ja mam grać? To są jeszcze po wyczerpywaniu, znaczy ten jest zmęczony. Tego zmęczonego Patryka nie mogę wziąć. Szkoda jednak, ktoś zmęczony grał, nie? Nie wiem, może zagrajmy dwóch na rakietach? A, to jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie gościu wyląduje, nie? Bo teraz miałem tak fajnie, że... No, headshot dostał. Po prostu miałem takie szczęście, że gościu mi wylądował, ja nawet nie widziałem, gdzie on jest, nie? No. No. I nie o to chodzi. No nie wiadomo, jak grać, nie mają bardzo większy wynik. Aha. A ja też czasem muszę mięśnie, muszą się naładować amunicję, nie? Znaczy, zamiast to headshot super. No i defensywa stance, nie? O, jeszcze mi plecak gdzieś wyrzuciło. Super. Ale Greśka to też gdzieś. Myślę, że jestem w stanie to wygrać, tylko po prostu muszę mieć szczęście do trafiania ich. Gdzie jest ten drugi? Justin i Mike, tak? Tak, Justin i Mike. Dopóki nie będą mieli tych problemowych problemowych etapów, to będzie dobrze. A problemowe etapy myślę, że są niewidzialni i strzelają przez ściany. Czyli równie dobrze mogłbym wam jakby
zakończyć serię bez przechodzenia tego poziomu, bo on jest jakby mocno trudny. No. No, jakby nie mam pomysłu, jak wam, jak to przejść. A, już są, już mamy 8, nie? Teraz są niewidzialni. No. I jeszcze ja mam jakby problem, bo jak ja się zabiję, no to tracę punkta. Dobrze, że na chwilę są widzialni, więc to jakby pomaga. Dobrze, że w ogóle jak, w jakikolwiek sposób ich pokonuje, nie? Bo to przynajmniej pokazuje, że jednak coś ich pokonuje, nie? W sumie chyba lepiej będzie grać samemu, bo samemu no to... No, jestem sam, jak jeden punkt mogą za mnie zdobywać. No, tylko jeszcze ja musiałbym ich trafić, zanim oni trafią mnie. Aha, jeszcze miałem takie dobre bronie, defendiera, nie? Nie zdążę ich zaatakować, oni zdążą mnie rozwalić, niż ja ich. Rozwaliłem cię, super. No przy okazji ty mnie rozwaliłeś, nie? Dobra. Jakiś są widziany jeszcze z git. To jest chyba najłatwiejszy etap tych wszystkich, które mają, nie? Jakoś leczenie, jak mają później, to nie przeszkadza, bo jak ja walę z rakiet, to niektórych to ja walę na pytanie. Jeszcze musiałbym być w dobrym miejscu, bo jak jestem w miejscu, gdzie oni mają do mnie strzelanko, no to szkoda. Gry, nie? Jeszcze oni są dwóch, ja jestem jeden. Nie wiem, jakim tutaj gościem trzeba zagrać, żeby dobrze zrobić to. Mam cię. No, jeszcze jak im muszę wyjść pod odstrzał, to jest słowo, nie? No ja jakby nie mogę się przed nimi schować, żeby do nich strzelać. No dawaj, no ma jakoś tu. Dobrze, że nie ma leczenia dla nich. No ja nie zdążę uciec. Ja też jest słaby. Nie mogę zdążyć uciec. I teraz tylko ich szukać, zanim oni znajdą mnie. No właśnie. Nie widzę ich. Oni za mną i... I to jest właśnie trudne z gier. O tu. Zwaliłem Majka, Justin nie. Mam cię. Tam za mną jest. Proszę, że chociaż pokazują, gdzie lądują. Demolka totalna ze mną jest. Rozwaliłem Majka. Jeszcze jednego głosza. Jeszcze jednego typa. To był Mike chyba. Bo akurat Mike'a mam na dwa hity. A Justina na jednego. Super. I teraz jestem na etapie, kiedy oni mogą się leczyć. Ale przynajmniej ich widać, nie? No dawaj, dawaj. A ja potrzebuję Justina bić. I teraz gdzie się pojawisz, co? I ostatni raz już po mnie. No koniec. Ech.
teraz to będzie wyglądać, nie? Czyli ja nie pokazywałem wam wszystkich próbni, ale na razie nie mam pojęcia, która próba jest dobra, która jest zła. Chyba rakietki są najlepsze. Tylko po prostu potrzebuję od początku ich mieć z przewagą. No już jesteś pokonany. Od początku muszę mieć na nimi przewagę, nie? Albo jak oni mają przewagę nad nami, to już mamo. Nie. Przed chwilą twoje ciało biłem. O, i Mike jest pokonany. I Justin też. I są starczą. Nie. Celność. Że się tam tego rozwalił. Kto rozwalił Justina? Ja nie. A, ja rozwaliłem teraz to. Wydaje mi się, że po prostu widać nawet. To jest walka polegająca na tym, że mu trzeba mieć szczęście do trafienia ich. A, i teraz uwaga, bo będzie za... Tam jest Mike. On jest tu. No właśnie. Rozwaliłem Justina. I teraz ostatni raz, tyle gościa. Ajej. Nie zdążyłem. Właśnie to jest słabe, że on był przy mnie, nie? Dobra, już jest leczenie. Zdążyłem chociaż strzelić. Ajej. Chyba Majka nawet też może mieć na jednego hita. O, i się rozwaliliśmy nawzajem. Nie zdążyłem, amunicja. Albo sam się rozwaliłem nawet. No super, że mam cię na jednego hita, nie? No i teraz haksy, czyli strzelają do nas. Skąd popadnie? Dobrze jest zmienić ich na widoku. Chociaż mam 16 punktów, nie? Że chociaż do takiego etapu mogę dojść, nie? O. I kolega, ty masz jeszcze różne bronie, więc... Chociaż 17 mam ich. Ja jeszcze miałbym, jak wiem, wiesz, na hardzie walczyć, no to bym się chyba zawalił. Dobra, dobra. Tamta próba była dobra. To możemy ją kontynuować. A. Tylko dopóki nie jestem na ostrzale przez dwóch, no to mogę kontynuować, nie? Ale jak już z dwóch stron mnie ziomki zaszły, no to jak miałem to kontynuować, nie? Było mi wykonane. Jak więc zachodzą z dwóch stron, to ja miałem to kontynuować. O, ziomka rozwaliłem, nie? Majka. A Justin? No. Mam się? Mike, uważaj. Grzesiek, miałeś uważać. Widziałem Mike, a Grześka mieliśmy. Grześka nie uważać. Dwóch naraz? Super. Przy okazji mamy... Do...
Nie zdążyłem. Też zależy od tego, gdzie wyląduję. Jak wyląduję w miejscu odpowiednim, to mogę je wygrywać, ale jak wyląduję w miejscu, gdzie jestem na ostrzale i tym podobnym, no to już nie jest fajnie. Gdzie jest? Gdzie jest Justin? No, Justin też padł. Aha, i teraz sobie nie widziałem, więc nawet ich nie chociażbym chciał, to ich nie zobaczę. Tam. Tu jest gdzieś ziomek. O. A co mam tu, nie? Pytanie, czy jest jakaś broń, która może strzelać przez ścianę. Bo już się chwila. Wystrzeliło mnie gdzieś tam do góry. I znowu dwa razy więcej mają. Okej, no krytyki, nie? Nie zdążyłem. Trzeba też mieć możliwość zdążenia. A, tu jest ten nasz. Mój, znaczy się. No i już przegraliśmy. Nasz ten zabił tylko jednego, a 14 razy padł, więc... Może zamienimy ich miejscami, co? Szymon, tu, ty tu. Zdążyłem, zanim on zrobił po pierwsze. W ogóle ja zapomniałem cały czas o tym skillu. To istnieje taki. W ogóle go nie używam, nie wiem, może by pomógł. O. Dobra, mam. Może 4 na 2, tak. To może jest dobry wynik. Tam jest Justin. Więc, dobra. Znaczy, czemu on się zablokował? W ogóle chciałem Justina rozwalić, celu zapomniając o Mike'u. No i wyrównali wynik. Nie fajnie. Już jesteś. Aha, Szymon rozwalił, a mnie też ktoś rozwalił. Są niewidzialni. 8 do 8. Chyba Szymonem, jak jest komputer, to lepiej sobie radzi. A gdzie jest ten, nie? Ziomki. Tu był. Czasem przynajmniej padł. Na, rozwaliliśmy się nawzajem, nice. On punkt zdobył za Szymona, Mike. Ja rozwaliłem Justina nie widząc go. Powodzenia. Już. Super. Może to pomoże? Przecież jesteśmy na równi, nie? Więc... Nie wiem. Gdzie jest ten Justin? A. Fufufu. No już mamy 19, nie? Nie zdążyłem. No i te rakietki przynajmniej nie mogłem wbić przez cenę, przez ścianę. To jest nasz. No i zobaczymy, co będzie ostatni. Padnięty, nie? Może chociaż tych na karcach pozwolimy. A, nie. Za mnie pomysł zdobył, ja za niego już nie.
Ale to będzie dobre. A jeden strzela w dół. To nie wiem. Już jest defensywa. Nie wiem, ale chyba lepiej jest walczyć we dwóch. Przynajmniej nie ginę sam. Nie wiem, jak działa w ogóle ta umiejętność, nie? Chyba musi być naładowany cały ten pasek. Dwóch naraz, super. A drugiego rozwalił Szymon. No. Nie widziałem, gdzie jest najtrudniejsza. Był ten. Nie wiem w ogóle, co znaczy to. Nie wiem, mam ten skillek. Jest pytanie, ja mam grać to, czy mam odpuścić już tą walkę? Chociaż 11, nie? No nie wiem. Ty jeszcze nie... Nie mogłem uciec. Super. Mike. Dopóki nie możesz strzelać do góry, jest dobrze. Recha by mnie rozwalił. Nie mogę celować w jednego gościa, a drugi może mnie rozwalić. No właśnie, ja nie zdążę uciec, bo jestem pomiędzy dwoma. Jak ja mam tak szybko uciec, żeby nie zginąć? Pierwszy z najtrudniejszych etapów jestem z niewidzialnością. Potem mnie tylko ten strzelają przez ściany.
Jakbym miał grać na hardzie, to sobie wyobraźcie, jakbym ginął, nie? Nie chcę się poddawać, ale też nie chcę. Chciałbym mieć skończoną serię, która by polegała na tym, że bym tylko ginął. Bo nie mogę być szybszym od nich, nie? Oni są za szybcy. Defensywa już. To ciało kogoś było chyba, albo coś. Ja nie trafiłem. Nie, chyba w ścianę trafiłem. No, raczej w ścianę trafiłem. Się trochę polagowało teraz. Im dają te defensywy, skoro nawet ja nie widzę potrzeb, żeby oni mieli. Pewnie jest chyba najłatwiejszy z etapu. Znaczy oprócz tego, nie? Nie widzę nic, co by im dawało te defensywy. Może mają tylko kółeczka, ale na tych kółeczkach się kończy. Justina rozwaliłem, super. No i zaraz gości, gdzie jesteś. Rozwaliłem go. Nie zdążyłem się odwrócić, bo mnie zbili. A ja sam się zbiłem. Jesteś. A. No dobra, Justin nie wie, nie było cię widać. Właśnie z nich też jest słabe to, że można pod koniec zginąć, nie? Czyli dobry wynik, jak tu zginiesz, bo ziomek jest lepszy od ciebie. Że jak to nie widzieli, to wpadamy w miny. Też nie widziałem. Co no to jest harder? Insane zagraj, co? Zobaczymy, jak będziemy szybko ginąć. Jeszcze przy okazji się rozwaliłem, nie? Jednego rozwalia, nie? Nie ma co bać. Insane'a to chyba tylko jednego wygrałem.
Coś mi się wydaje, że ja muszę pobijać level, żeby mieć jakieś szanse z nim. W takim razie... Zmieniamy temat, bo ja nie mam ochoty walczyć na nieskończenie z nimi i przegrywać. Przeciwnicy są na 23 poziomie, no to może trzeba pobijać te poziomy i mieć jakieś szanse. Jeszcze się tak laguje, bo jest ich aż tylu, nie? A do 10 gram. Już jest 10. Ale tylko padłem. Nice. Ja nie jestem, no ja jestem padł, już mnie rozbili. Widzicie co powiem, ja widzę tylko demolki. Ktoś ma 4, ja mam 4 i jeszcze ktoś. Nie wiem, czy się w ogóle gra. Jest gotowy. Wow. Może poziom przeciwnika masz, to no nic. Dobra. Znaczy na chwilę miałem się przerwać tej serii, nie? No teraz jak do niej wracamy. Odcinki będą jakoś się tam pojawiać. My jednak nie mam ochoty przerywać gry. Tylko po prostu mam ochotę dojść do tego etapu, w którym ja jestem w stanie z nim być. Serio? Nikt mnie nie rozwala, no, strawień. Ile już padłem? 4 razy, nice. Jakiegoś ziomka rozwaliłem już... znaczy, kilku ziomków rozwaliłem kilka razy, nie? No tutaj leciałem w ten. Straciłem punkty, ale ktoś tam ma 8, nie? Więc... Okej, okay, a teraz się rozwaliłem chyba. Okej, okay, ja rozwaliłem i ktoś mnie. Dobra, jest 13 do 11. Dla drugiego miejsca. Ale kto mnie tutaj opadł w coś? No i na chwilę macie zmianę klimatu, nie, nie będziemy się wyczekiwać, może coś wygramy. No, nie wiem skąd te rakiety, ale skąd tu. Chyba do 20 tu gramy. No, do 20 to będzie raczej. Okej, okay, może chociaż coś wygramy, nie? A nie, do 25 będzie, bo... No to jest, bo ja mam prowadzenie, nie? Chociaż nie wiem do kogo w sumie strzał. Oprócz tego, że wiem, że strzelam do kogoś siekierzowo, to czy... A jak jest taka gromadka, to... się zastanawiam, do kogo ja tu strzelam. I... po prostu chcę strzelać, tak? No.
A, teraz jest ten miecz, który... mają tamci. Dobra. No, tylko że miecz jest na blisko. No, ale fajna, nie? Fajnie, przynajmniej będzie coś wygrane. Aha. Przez to, że ja mam ten miecz, ja nie mogę nic zrobić, nie? O, rozwaliłem gościa, super. Niech mi zmienią broń, bo ja nie chcę tego. Dajcie mi inną broń, bo ja zaraz mogę przegrać przez to, że nie mogę. O, znowu miecz. A, zaraz zginę. Przegram, mogę przegrać, bo mi miecza dali cały czas. Nie no, w ten sposób tu... Czekajcie, może inaczej. Który gość jest marstwem za mną? A który to jest marstwem? No. Super. W ogóle zamieszyło mi punkta, nie? Więc... 24. Ja nie wiem, gdzie ja tego punktu zrobię. Ale jeszcze jednego gościa potrzebuję pokonać, więc... Gdzie jesteś? A. Ej, no zaraz mi przegra. Przegrać mu tutaj. Jest, wygrałem. Haha, w końcu coś wygrałem, nie? Chociaż mieczkami, ale wygrałem. W końcu coś wygrałem, nie? Od jakiegoś czasu. Znaczy... Chyba w poprzednim odcinku wygraliśmy tą ostatnią misję, nie? Więc teraz moim zadaniem będzie po prostu levelowanie. Będziemy sobie teraz levelować. Bo widać, że... O, odpocząłeś. Tak mi się wydaje, że... Żeby wygrać, ja potrzebuję zlevelować. Levelowanie nie jest jakieś trudne. No i na chwilę będę mógł coś powygrywać, nie? Ostatnio cały czas przegrywałem, to chociaż... Co dzisiaj cały czas przegrywałem, nie? No to chociaż coś wygramy. I w ogóle ta czerwona ekipa jest taka słaba, nie? Eliminuję też nie spoko, misję wcześniej nikt nie robiłem. Bez zabrali, dobra, to już je odbieram. To tu chyba tu gramy. Patrząc po tym, jaka jest, jaki jest pasek, jak się długo ładuje. Nie? Się laguje, czy prawie nic nie widać. Znaczy ja widzę, nie? To jest ziomy w ton. Teraz mogę rozwalić drugiego. Panienka, nie, ty rozwalasz. Bele. Okej, okay. I Szymon już odbierał, odebrał literkę, a tam odebrali C wcześniej, do tyłu. Z tyłu A C odebrali. Okej, okay, super. Aaa, spadłem. Ale przynajmniej tu nie traci się punktu za to, że ktoś spadnie. Ale oni mają taką przewagę do tyłu, że nie wiem, czy oni mają jakieś szanse na grę. W ogóle wcześniej nigdy nie miałem okazji walczyć mieczami, więc dzisiaj po raz pierwszy patrzyłem jakąś inną bronią. A, jeszcze mnie gościu tak... Widzi, że ja mam rakiety, ale strzela do mnie... z takiej pozycji, nie? Na kończącu. Łambi. Łambi. No już. I cię nie ma. Nie będziecie mieli punktów, nie? Może się parę zerwaliśmy, ale... To nie kile są ważne, tylko... to jest... No, punkty. C. C jest tam na dole. Ziomki czerwone je pilnują, ale ja jestem niebieski, więc ja ich mam. I już wam to odbieram, nie? Dzięki.
Wszystko ładnie słychać, nie? No. Nie wiem, może będzie trochę przyciszane. No, a potem podcinka robię przyciszanie. A, to nawet nie da 100, tylko może ze 100 i usią. W takich miejscach szkoda, żeby się przegrywało, nie? Jak masz taką przewagę. No ile ja tu gram? Jest 120 może. A, dobra. Się rozwaliłem. Już, ale w ruch się. Nawet nie wiem, czy te punkty odbieram, nie jest napisane. No już, a, wybrali z powrotem. Ziomek. Jest celuj do mnie z rakiety, bo widzisz, że mam lepszą. I tak mi się wydaje, że chyba lepszy poziom przeciwnika może nam pomóc z wygraną. Teraz B. Nawet 130 mamy. To 150? Nie, 140. Jakby się teraz przegrało od takich coś, to powodzenia z odrabianiem tego. No, 150. 150 punktów potrzebujemy. Dobra, zaraz będziemy mieli, nie? 6 punktów. 4. 2. O, tyle ja mam jeden punkt. Hello. Ziomki, obudźcie się. No, za chwilę, no. 150 mam, dzięki. 86 punktów dla mnie. Chyba 15 poziom goście mieli. Okej, no. Patryk zmęczony. Szkoda, że te levele się tak powoli ładują. No, chyba trzeba będzie je pobijać. No, skoro tak się teraz bawimy, no to dzięki za oglądanie. Łapeczki w górę, komentarze, suby. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Powiem wam, że Strike Force Heroes wraca jako seria, bo trzeba to wygrać. A skoro nie mogę w żaden sposób wygrać z gościami, to trzeba sobie jakoś ułatwić gierkę, więc będziemy sobie nałapiać. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie? Po długiej przerwie Strike Force Heroes 3 wraca. Czyli będą dwie gierki, które działają na tej samej zasadzie. Nie? Rayza mamy Track, czyli Strike Force Heroes wraca. To cześć! Mam nadzieję, że się wam podobają gierki, znaczy seria, nie? Gierki, które są ode mnie do osób.